Witam z BoxingNews.pl, Rafał Kulturysta Mox. Cześć, witam wszystkich. Miałeś w lutym wystąpić na turnieju, lecz niestety na nim nie wystąpisz z powodu kontuzji. Opowiedz właśnie kilka słów, czy ta kontuzja jest bardzo poważna? Czy kontuzja jest taka, że obojczyk mi się wysunął w górę, w przód, mam cuda nie widzę, także zrósł się źle. Kontuzję mam już od dłuższego czasu, także tam przed walką chyba bodajże z naruszką już się nabawiłem. Tak jak mówię, zrósł się już dawno źle, potem znowu coś się naderwało. Jak mi opowiadała, to myślałem, że mówi o innym barku, a to jednak o moim. No, także rehabilituję ją, trenuję, stójki na razie nie mogę robić. No nie mogę w pełni się przygotować do walki, jeżeli miałbym ją podjąć. Także najszybciej wydaje mi się, że wystartuję na KSW w Szczecinie we wrześniu. A czy już wiesz może z kim, lub czy są w ogóle jakieś propozycje co do twojego rywala? Czy to mogę ci odpowiedzieć cytatem z filmu Killer? Wiem, ale nie powiem. Jak zapatrujesz się na rewanż Borysa Mańkowskiego za slamkiem solidowym? Czy żałujesz, że to ty w pierwszej kolejności nie dostałeś tej walki? Nie, bardzo się cieszę, że nie dostałem tej walki. Nie jestem. Mówię, jeżeli jest możliwość, żeby uniknąć tej walki, to chciałbym to zrobić. No i była taka możliwość, więc ominęłem. Ale załóżmy na przykład, że Borys Mańkowski zdobywa pas, czy ty wtedy będziesz walczył z nim o ten pas? Powiedziałem, ja nie będę się cofał i ten, jeżeli jest możliwość uniknięcia walki, to jej unikam. Jeżeli trzeba, to staję i się bije, tak? Jak powiedzieliśmy, jesteśmy zadowolcami i... No. Dobra, z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest chwila dla ciebie. Co, ja bym chciał podziękować jak zwykle sponsorom Greenzone, Teamzone, Expert, a wszystkim, nie będę tu wymieniał, tak? Oczywiście Bagiemu, Andrzejowi Kościelskiemu, chłopakom z klubu, z Ankosu, no wszystkim, Karolowi Habrosowi. Także i oczywiście pozdrawiam wszystkich kibiców.